Witam Państwa bardzo serdecznie i otwieram 88. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych, cały zarząd na czele z panem starostą. Witam pana skarbnika, witam panią prawnik, panią mecenas, witam pana Karola Łomeckiego, który jest dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, witam panią sekretarz i witam panią Ulę, która czuwa nad wszystkimi sprawami Rady. Witam oczywiście telewizję Barca, przez telewizję Barca to oczywiście wszystkich mieszkańców, którzy nas oglądają. Chciałbym też poinformować, jak zawsze, że nasza sesja jest transmitowana, rejestrowana, czyli obecność na sesji to jest wyrażenie zgody na publikację wizerunku. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja jest niezbyt obszerna, ale konieczna. Na początek oczywiście chciałbym sprawdzić obecność, czyli czy my wszyscy jesteśmy w stanie dzisiaj podejmować wszystkie uchwały. Dlatego bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. Proszę Państwa, obecnych na sesji dzisiaj jest 14 radnych, 3 radnych jest nieobecnych. Nieobecna jest pani Jadwiga Boruszewska, pan Marcin Matejunas, pan wicestarosta i pan Piotr Stapej. 14 radnych to jest wystarczająca liczba do tego, żebyśmy podejmowali uchwały. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, czyli ustalenie porządku obrad. Porządek obrad został wszystkim radnym dostarczony w odpowiednim terminie. Jest wszystkim znany. I czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę, wobec tego przeczytam porządek obrad i spróbujemy go przegłosować. Proponowany porządek obrad. Pierwsze, otwarcie obrad 88. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. 2, stwierdzenie prawomocności obrad. 3, ustalenie porządku obrad. 4, przyjęcie protokołu obrad 86. i 87. sesji Rady Powiatu. Punkt 5, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt 6, sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu za rok 2023 i podjęcie uchwał, to jest punkt 7 i uchwały są 3. Pierwsza to jest zmiany w budżecie powiatu na rok 2024. Druga uchwała to są zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037 i punkt C, udzielenie pomocy finansowej gminie Bartoszyce na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z gminy Bartoszyce. Punkt 8 to są sprawy różne i 9 punkt to jest zamknięcie obrad 88. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Poddaję wobec tego pod głosowanie ten porządek obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że 14 radnych, czyli wszyscy, przyjęli ten porządek obrad. Wobec tego możemy kontynuować sesję. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z obrad 86. i 87. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeśli nie zobaczę i nie usłyszę żadnych uwag, to stwierdzę, że Rada Powiatu te protokoły przyjęła. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła te protokoły. Punkt 5 to jest informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i dlatego teraz poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej właśnie informacji. Raz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy
86. a 88. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 20 grudnia 2023 roku a 26 stycznia 2024 roku. I w powyższym okresie zarząd obradował na 5 posiedzeniach. To jest w dniach 20 i 22 grudnia 2023 roku oraz 9, 17 i 25 stycznia 2024 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 214, łamane na 602, łamane na 2024 z dnia 9 stycznia 2024 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Uchwała nr 214, łamane na 603, łamane na 2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu bartoszewskiego w roku 2024. Zmiana ta tutaj dotyczyła jedynie adresu siedziby wybranej fundacji, tej Inter Vivos, z siedzibą w Warszawie i w tej chwili ta fundacja mieści się przy ulicy Ratuszowej 11. Uchwała nr 214, łamane na 604, łamane na 2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi bartoszyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2024 oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań polegających na przekazaniu do budżetu. Uchwała nr 215, łamane na 605, łamane na 2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia maksymalnego dofinansowania opłat za kształcenie oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat bartoszycki na rok 2024. I tutaj ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w wysokości do 75% opłaty semestralnej, jednak nie więcej niż 2000 zł za semestr. Oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustalono formy kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie oraz specjalności, które mogą być objęte dofinansowaniem. Uchwała nr 215, łamane na 606, łamane na 2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 1 Janusza Korczaka w Bartoszycach. Kolejna uchwała nr 215, łamane na 607, łamane na 2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Bartoszycach. I kolejna uchwała nr 215, łamane na 608, łamane na 2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 3. W Bartoszycach. I w regulaminach właśnie tych placówek opiekuńczo-wychowawczych wprowadzono drobne zmiany wynikające z zaleceń pokontrolnych. Uchwała nr 216, łamane na 609, łamane na 2024 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat bartoszycki. Uchwała nr 216, łamane na 610, łamane na 2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji do weryfikowania i opiniowania wniosków o przyznanie właśnie tej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat bartoszycki. Dwie wyżej wymienione uchwały służą wykonaniu uchwały nr 85, łamane na 399, łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Czyli są to takie uchwały wykonawcze. Uchwała nr 216, łamane na 611, łamane na 2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bartoszycki za 2023 rok.
I tutaj przyjmuje się właśnie takie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bartoszycki za 2023 rok. I sprawozdanie to zostanie przedłożone w terminie 7 dni Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat bartoszycki. Radzie Powiatu Bartoszyckiego sprawozdanie zostało przedłożone w dniu przyjęcia przez system e-sesja, tam w zakładce komunikaty. Uchwała numer 216/612/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu. I uchwała numer 216/613/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz gminy Sępopol gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. Tutaj zarząd właśnie wyraził zgodę na użyczenie tegoż gruntu znajdującego się w tym naszym pasie drogowym na potrzeby umieszczenia dwóch słupów oświetleniowych w miejscowości Rusajny. I tradycyjnie w okresie przedsesyjnym zarząd powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Tyle sprawozdanie z działalności zarządu powiatu pomiędzy właśnie 86 a 88 sesją Rady Powiatu. Także dziękuję. I tu panie przewodniczący, nie wiem, bo ja mam zaraz też tam kolejne sprawozdanie. Czy ja mogę tak kolejno, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Także panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego w 2023 roku. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego została powołana zarządzeniem nr 19/2022 starosty Bartoszyckiego z dnia 17 marca 2022 roku w celu wspierania realizacji zadań starosty z zakresu zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w innych ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja ta swoją działalność w 2023 roku realizowała w następującym składzie. Przewodniczący Jan Zbigniew Nadolny, starosta Bartoszycki, członkowie i członkowie tutaj delegowani przez Radę Powiatu to byli panowie Bartłomiej Hitmanowicz, pan Władysław Bogdanowicz, pan Marcin Matejunas. Powołani przez starostę Bartoszyckiego panowie Andrzej Harchaj, pan Grzegorz Klimczak i pani Monika Biculewicz. Delegowani przez komendanta powiatowego policji pan Przemysław Fiertek i Piotr Czaplak. Wskazany przez prokuratora okręgowego pan Radosław Snopek. Trzech uczestników z głosem doradczym. I tutaj wskazany przez burmistrza Bartoszyc pan Jerzy Szostak, wskazany przez komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie pan Mariusz Haraf i wskazany przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Bartoszycach pan Jarosław Kuper. W pracach komisji poza jej członkami uczestniczyły również zapraszane osoby mające wpływ na stan bezpieczeństwa w powiecie. Mianowicie burmistrzowie i wójtowie oraz ich przedstawiciele, członkowie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, przedstawiciele kierowników służb, inspekcji i straży powiatu, przedstawiciele kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracownicy merytoryczni do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z urzędów miast i gmin powiatu bartoszyckiego. Komisja działała w oparciu o przepisy określone w artykule 38 A, B, C ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. I tu dziennik ustaw i wszystkie pozycje są wymienione oraz własny regulamin działania. Posiedzenia komisji zwoływał przewodniczący, powiadamiając wszystkich zainteresowanych o terminie, miejscu i porządku obrad. Z posiedzeń komisji sporządzane były protokoły. W 2023 roku komisja obradowała dwukrotnie wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Realizując swoje zadania, komisja podejmowała tematykę zgodną z planem pracy na 2023 rok. W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, spowodowanym agresją Federacji Rosyjskiej, komisja obradowała również w trybie roboczych spotkań celem wypracowania niezwłocznych oraz adekwatnych decyzji na rzecz porządku publicznego powiatu. Na posiedzeniach rozpatrywano następujące zagadnienia. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2023 rok, podsumowanie działań służb, inspekcji i straży w okresie zimowym,
podsumowanie zimowego utrzymania dróg, stan nawierzchni dróg po okresie zimowym, informacja z zakresu realizacji zadań związanych z ochroną konsumentów w 2023 roku, analiza sytuacji epidemicznej w powiecie dotycząca wirusa SARS-CoV-2, współpraca jednostek administracji publicznej ze służbami powiatu bartoszyckiego celem organizacji pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, przygotowanie służb, inspekcji, straży i samorządów do sezonu letniego. I tutaj klasyfikacja zagrożeń, przeciwdziałania, profilaktyka. Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne w tym okresie letnim omawialiśmy również. Zagrożenia weterynaryjne też w miesiącach letnich zostały podjęte na naszych spotkaniach. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie realizowania przepisów ustawy Prawo budowlane. Przedsięwzięcia wszechstronnego, przygotowanie samorządów do sezonu zimowego i głównie chodziło tutaj o współdziałanie i koordynację działań poszczególnych podmiotów. Przygotowanie służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego. Zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów w okresie zimowym. Przygotowanie szpitala powiatowego do funkcjonowania w okresie zimowym. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Zapewnienie ciągłości kierowania i dowodzenia w okresie świąteczno-noworocznym. Wypracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zwierząt dziko żyjących na terenach zurbanizowanych i ocena realizacji zadań przyjętych na 2023 rok. Pozytywnie zaopiniowane zostało także sprawozdanie z działalności komisji w 2022 roku, które przedstawione zostało przez starostę na sesji Rady Powiatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, sprawozdanie ogłoszone zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Omówiono i zatwierdzono również plan pracy komisji na 2023 rok. I działalność komisji w dniu 5-7-2023 rok. W tym dniu na wspólnym posiedzeniu Komisji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oceniano przygotowanie samorządów, służb, inspekcji i straży do sezonu letniego i planowane w tym zakresie działania profilaktyczno-zapobiegawcze. I tutaj państwo burmistrzowie i wójtowie naszego powiatu omówili zagrożenia wynikające z miesięcy letnich i proponowane w tym zakresie działania profilaktyczne. Poinformowano także o planowanych w tym okresie imprezach masowych, lokalnych i środowiskowych. Na podstawie przedstawionych informacji wynikało, że urzędy miast i gmin były właściwie przygotowane do okresu letniego. Służby, inspekcje i straże powiatu oceniły stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stan sanitarno-epidemiologiczny, weterynaryjny oraz stan ochrony przeciwpożarowej realizowane w bloku porządkowym, jak również poziom zabezpieczenia sezonu turystycznego realizowanego w bloku bezpieczeństwa społecznego. Działalność komisji w dniu 23 listopada 2023 roku. I w tym dniu odbyło się kolejne wspólne posiedzenie członków komisji i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego celem była ocena zagrożeń okresu zimowego oraz przedsięwzięcia wszechstronnego przygotowania samorządów, służb, inspekcji i straży do zimy i działania zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu w okresie świąteczno-noworocznym. Podmioty współdziałające przy zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa prawidłowo sklasyfikowały zagrożenia charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego. Podjęły odpowiednie działania profilaktyczne oraz skutecznie przeciwdziałają w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Na posiedzeniu zaprezentowano również plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 23-24 i omówiono zasady bezpiecznego użytkowania obiektów także w tym okresie zimowym. W 2023 roku w raportach przedstawianych przez komisję w punkcie sprawy różne omawiane były między innymi takie sprawy jak kwestie osób samotnych, starszych i bezdomności w okresie zimowym, postępowanie i kompetencje podmiotów w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt, w tym zwierząt bezpańskich, dziko żyjących, agresywnych, uczestniczących w wypadkach drogowych. W swoim corocznym właściwie całorocznym działaniu komisja jako organ doradczy i opiniotwórczy wypełniła swoje ustawowe zadanie jako pomoc w realizacji zadań starosty bartoszyckiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podsumowując, szanowni państwo, działalność komisji w 2023 roku, należy stwierdzić, że osoby wchodzące w jej skład wykazywały się dużą aktywnością i zaangażowaniem w przedstawienie merytorycznie dotyczących podejmowanych działań wynikających z planu właśnie pracy komisji.
I tutaj priorytetem komisji w 2024 aktualnym roku w dalszym ciągu będą działania ukierunkowane na realizację zadań rzutujących na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu. Wszystkie dokumenty związane z działalnością komisji w 2023 roku, czyli protokoły, raporty, listy obecności, sprawozdania, znajdują się w sali 103 w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach w teczce spraw oznaczonych numerem 5511. Gdyby ktoś chciał się tam zapoznać ze szczegółami, to można. Także dziękuję bardzo serdecznie Państwu za wysłuchanie tego sprawozdania i jednocześnie chciałbym z tego miejsca podziękować członkom Komisji Bezpieczeństwa, bo rzeczywiście merytoryka tych osób jest bardzo wysoka i stąd też myślę, że Państwo nie możecie się uskarżać na brak czy jakiś niedobór bezpieczeństwa w naszym powiecie. Należymy wedle statystyk do jednego z najbezpieczniejszych powiatów w naszym kraju generalnie. W związku z czym no, serdeczne podziękowania wszystkim służbom, strażom związanym z, właśnie z naszą komisją działających na naszym terenie, jak też z zespołem zarządzania kryzysowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za to, za przedstawienie tego sprawozdania. Oczywiście ja też powiem, że bezpieczeństwo to jest bardzo ważna rzecz oczywiście i też w swoim imieniu dziękuję wszystkim członkom komisji za dbałość o to, żebyśmy żyli bezpiecznie. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego programu, do kolejnego punktu programu. Są to podjęcie uchwał w sprawach i w tym celu poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Powiatu, pana Wiesława Kuracha, o przedstawienie opinii. A wczoraj odbyła się właśnie komisja, dlatego bardzo proszę pana radnego o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym omówiła wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane. Pierwszy projekt zmiany w budżecie powiatu na rok 2024. Kolejny projekt, który został omówiony, to zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. I ostatni projekt uchwały, który został umówiony, to udzielenie pomocy finansowej gminie Bartoszyce na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z gminy Bartoszyce. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała te wszystkie projekty uchwał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wobec tego możemy przejść do uchwalenia tych właśnie uchwał. Proszę Państwa, pierwsza uchwała jest uchwałą budżetową. Na ostatniej sesji Państwo prosili mnie, żebym nie czytał całości uchwał, bo one są długie, tylko po prostu sam tytuł. Wobec tego tak zrobię. Jest to uchwała numer 88/417/2024. Jest to uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. I Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Tu jest treść uchwały i uchwała jak zwykle kończy się punktem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uchwała jest wszystkim radnym znana, więc myślę, nie widzę uwag do uchwały. Wobec tego myślę, że możemy przejść do przegłosowania. Wobec tego zadaję pytanie Państwu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze czekamy na jeden głos. Pan Ryszard. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024. Jest to uchwała numer 88/418/2024. Jak zwykle ta uchwała jest konsekwencją tej poprzedniej. Wobec tego poddaję tę uchwałę pod
głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. I trzecia dzisiejsza uchwała, już ostatnia, ja ją przeczytam całą tym razem. Jest to uchwała nr 88, łamane na 419, łamane na 2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bartoszyce na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z gminy Bartoszyce. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu Powiatu Bartoszewskiego pomocy finansowej gminie Bartoszyce w formie dotacji celowej w kwocie 60 tysięcy złotych na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z gminy Bartoszyce. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu Powiatu Bartoszewskiego na rok 2024. Paragraf trzeci. Szczególne warunki i termin udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczania określa umowa zawarta między Powiatem Bartoszyckim a gminą Bartoszyce. I paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega głosowaniu, podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz w biuletynie informacji publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo ważna, myślę, że uchwała, bo trzeba pomagać, jeśli kogoś spotkało nieszczęście, a taka sytuacja się właśnie zdarzyła i Powiat Bartoszycki jakby staje tutaj, myślę, że na wysokości zadania. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Teraz o głos prosił Pan Radny Marcin Przybysz. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, drodzy pracownicy, ja jako radny, a przede wszystkim jako sołtys Sectwa Galiny chciałbym bardzo podziękować za to, że dokonaliśmy takiej jako rada, jako zarząd pomocy dla pogorzelców, którzy są mieszkańcami mojego sołectwa. Chciałbym podziękować też dla pani Oli, dla pani sekretarz i dla pani Uli, naszej pani tutaj przewodniczącej naszej rady, że tak powiem, za to, że pomogłyście w zorganizowaniu wielu rzeczy. I chciałbym przy okazji też powiedzieć, że w internecie jest strona, która się nazywa pomagam.pl i jest ona skierowana do jednej rodziny, do państwa Sokalskich i do drugiej rodziny, do państwa Kosakowskich, którzy są osobami pokrzywdzonymi w tym pożarze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy różne. I w sprawach różnych pozwólcie Państwo, że ja przypomnę w zasadzie Państwu, bo Państwo oczywiście wszyscy pamiętacie o tym, że obowiązuje nas składanie oświadczeń majątkowych. Dlatego bardzo prosiłbym o jak najszybsze złożenie tychże oświadczeń, a w związku z tym, że niedługo kończy się kadencja, bo wybory są ogłoszone, jeśli dobrze pamiętam, na 7 kwietnia tego roku, to zgodnie z ustawą każdego radnego obowiązuje złożenie oświadczenia majątkowego na 2 miesiące przed końcem kadencji. Czyli według ustawy jest to na dzień 29 lutego i to jest tylko na ten dzień. W tym dniu wszyscy powinni złożyć oświadczenie majątkowe, już takie bez PIT-u, bo jak Państwo wiecie, PIT-y są wydawane za roczną działalność, prawda? A tu trzeba po prostu tylko złożyć takie oświadczenie, czyli dwa oświadczenia w gruncie rzeczy powinniście złożyć. Jednoroczne, prawda, tak jak zawsze, i te na 2 miesiące, 29 lutego, takie już bez PIT-u za te 2 miesiące, prawda, na dzień 29 lutego. Także to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy tego nie przegapili, dlatego bardzo proszę tego dopilnować. Czy w sprawach różnych jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Bartek Hirmanowicz. A ja mam jeszcze jedno pytanko, bo a propos pomagania, czy w zasadzie pytanko do pana starosty, czy
urząd lub jednostki podległe staroście będą uczestniczyły w jakiś sposób w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Czy są przewidziane jakieś, nie wiem, zbiórki, licytacje? Mówiąc krótko, czy starostwo i część jednostek poniekąd, które no, korzystają z zasobów fundacji i na przykład w szpitalu wiele urządzeń jest z tej akcji, więc moje pytanie jest takie. Dziękuję. Czy pan, proszę, jeśli pan starosta chce odpowiedzieć, to proszę przejąć mikrofon. Jak widzicie państwo, dzisiaj mamy troszeczkę małą awarię mikrofonów tych stacjonarnych, dlatego musimy jakoś sobie radzić. Proszę bardzo, pan starosta. Słychać, słychać. Raz. Teraz. Tak, więc te wszystkie jednostki, które uważają, że warto, czy też należy wesprzeć właśnie tę Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, te, które otrzymały już do tej pory, tak jak tutaj wymieniłeś szpital, myślę, że będą uczestniczyły na swoich warunkach. Po prostu nie ma, że tak powiem, w powiecie jakiegoś jednolitego zakazu, czy też nakazu na funkcjonowanie poszczególnych jednostek w ramach tej orkiestry. No, moje osobiste zdanie to pewnie wszystkim jest tutaj państwu znane. Ja uważam, że można byłoby te środki wykorzystywać w troszkę inny sposób, no ale wola społeczna jest wolą społeczną, tak? Jeżeli uważacie, że warto to popierać, warto tam wpłacać te środki, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Nie ma, tak jak jeszcze raz powtarzam, ani nakazów, ani zakazów z naszej strony, jeśli chodzi o zarząd powiatu bartoszyckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Jeśli nie, to ja jeszcze tylko takie krótkie zdanie, krótka informacja, bo zaczęły się ferie zimowe w tej chwili, to apeluję do młodzieży szczególnie o ostrożność, o bezpieczeństwo. Dzisiaj było sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa. Uważajcie, nie wchodźcie na lód, bo lód się może załamać i może być wtedy jakieś nieszczęście. Dlatego proszę was, uważajcie na siebie tak, żebyście wszyscy w 100% wrócili do szkoły po feriach. Dziękuję bardzo. Jeśli nie widzę więcej pytań, to stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany i wobec tego zamykam 88. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.